Siema, siema, witam bardzo serdecznie wszystkich na moim kanale w kolejnej części przygód Lary Croft w Rise of the Tomb Raider. Stoimy przed tą jaskinią, przed którą skończyliśmy poprzedni odcinek. No i chyba trzeba się tam zagłębić, zobaczymy co nas tam czeka. Wyżyjmy sobie ściany, nie ma tu nic co by nas interesowało, za to jest tutaj wejście jakieś. Podążaj szlakiem mongolskim i szukaj śladów zaginionego miasta. Jaskinia lodowcowa. Okej. Czy tu nic nie przegapimy? Albo spaść, albo do góry. Chyba Eby trzeba było użyć. Spróbujemy się wybić i wskoczyć na górę. Aj, nie udało się. Chyba nie było opcji. Nie było opcji iść na górę. No ale dobra, jesteśmy na dole. Teraz musimy w tym trybie przetrwania popodglądać, co tam się dzieje dookoła. Mamy skrzynę. Będzie zimno. Będzie zimno. Tu mamy skrzyneczkę. Kościany grot strzały. Widać tu rękę mongolskiego rzemieślnika. Zbadajmy, żeby zobaczyć jakieś ukryte informacje. To była gwiżdżąca strzała. Mongolscy łucznicy używali ich, by wystraszyć i zdezorientować wrogów, strzelając nad ich głowami. Bardzo sensownie. Dobra. Idziemy dalej. Co my tu możemy zrobić? Bo musimy iść tędy. Raczej się nie wbijemy na górę. No. Tak, tylko próbowałem. Prawy przycisk będziemy nurkować. Wypływamy. Normalnie. Dobra. Zobaczmy, czy coś w wodzie na nas nie czeka. Nic nie widzę. Aha, przeszkoda to jest ten murek. Dobra. W takiej wodzie w jaskini może być zimno. W tym pływamy szybciej, ale na razie. Spinimy się tutaj i tu mamy jakąś skrzyneczkę. I części. Zbierzemy wszystko, co się da. Pajza. Swego rodzaju paszport. Jej posiadacz był przedstawicielem władzy Cesarstwa Mongolskiego. To jest jakiś napis? Napis głosi: mocą nadaną przez wiekuiste niebiosa, z rozkazu imperatora, ci, którzy nie okażą szacunku, dopuszczą się obrazy. Właśnie tak. Pajza. Nauczyliśmy się trochę mongolskiego. Okej. Okay. Jeszcze tutaj. Okej. Nie sprawdzałem, czy coś pod wodą jest. Nic, ale tutaj jest ognisko. To jest chyba nasz nowy obóz. Siądźmy tutaj, zobaczmy co się będzie działo. Weźmy sobie... Podnieśmy umiejętności. Co wybierzemy?
Precyzyjne celowanie, to może nie. To jest okej, okay, ale... Krywaj Boże, znajdując się w pobliżu egzotycznych zwierząt przy użyciu instynktu przetrwania. Może być spoko. Jako łowca. Szybsze wytwarzanie przedmiotów, zaradność w walce. Bomby zapalające, bezszelestny krok. Skuteczna nauka. Nie. Dobra, weźmy jako łowca. Mistrzowską znajomość terenu. Okej. Okay. Punkty rozdzieliliśmy. Czy możemy jakiś ekwipunek wykonać? Możemy za trudne strzały zrobić. Zróbmy. W wyposażeniu. Nic na razie nie ma. Co jest odblokowane, nie mamy części do tego. Rzućmy okiem jeszcze na broń. Czy da się coś? Nie da się, bo by było zaznaczone pewnie. Tutaj aż 12 nakrętek na potrzeba. Nie posiadamy tyle. No i teraz mamy dostęp do szybkiej podróży, czyli możemy się przenosić pomiędzy oboma ogniskami. Okej. Ale to nas na razie nie interesuje. Idziemy zwiedzać dalej. Jaskinie. Tam jest coś. Jedna roślinka. No i tam jest jeszcze skrzynia. Drewienka i grzybek. Troszkę więcej. Zobaczmy okiem, czy tam czegoś nie ma. Tu możemy przeskoczyć. To jest opcjonalnie grobowiec w pobliżu. Popatrzmy na mapę, czy... Gdzie dokładnie? Do przodu chyba trzeba się podsunąć trochę. To jest cel główny, a tu jest grobowiec. Będziemy tam przeskoczyć. Bizantyjska galera wojenna. Skąd tu diabła się tu wzięła? No, ciekawe. Co z tym grobowcem? No musimy... tutaj musimy wskoczyć, dobra. Cofnij się Lara troszkę. Dobra. Coraz bliżej chyba tego grobowca jesteśmy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mongolskie. Przechodzili tędy. Zaginione miasto musi być blisko. Grobowce wyzwania. Rozwiązuj starożytne tajemnice. Tylko gdzie ten grobowiec jest? Tu gdzieś. Czekajcie. Spróbujemy się cofnąć kawałek. Stąd chyba trzeba skoczyć. Tak. Jest, jestem pewny. Stąd raczej będzie trzeba wyskoczyć tam i się złapać i... Aj! Jest, udało się.
Powinny nas czekać jakieś skarby. Tutaj dostaliśmy jedną szmatkę. Coś tam musi być. No musi. Musimy chyba na ten pomost skoczyć, później tam na górę. Udało się. Tu jest jakiś dziwny kołowrót. Zaraz to weźmiemy, użyjemy. Jeszcze tylko rzucę okiem, czy czegoś nie przegapiliśmy. Jednak to trzeba. Czekanym. Udało się. Zbierzmy sobie jakieś rupiecie. Tu jest coś. Nasz statek Maria Adula jest unieruchomiony. Lód się załamał i pękła stępka. Nieważne. Miałem wprawdzie nadzieję, że uda mi się użyć dział w walce z fałszywym prorokiem, ale dalej pójdziemy pieszo. Jest ze mną 6 najlepszych żołnierzy z Zakonu Trójcy. Kiedy marynarze umierali z głodu, my gromadziliśmy żywność i zapasy. Jeszcze tego nie wiedzą, ale oddadzą życie za sprawę. Razem z moimi ludźmi znajdę drogę do tych lodowatych jaskiń i ruszymy dalej pieszo. Zanim skrył się pod lodem, z południa usłyszeliśmy muzykę. Tam będzie nasz pierwszy przystanek, ale najpierw muszę odpocząć. Mróz przeniknął mnie aż do kości i czuję senność. Zasnę tylko na chwilę. Wieczną chwilę chyba. Ale wiemy, co to za statek. Dobra, co teraz? Teraz musimy coś tutaj zrobić. Muszę jakoś skruszyć ten lód. No tak. No, chyba nie bardzo w ten sposób. Zobaczmy, co tu się da innego zrobić. Może tym się da jeszcze pokierować, skoro to już zepsuliśmy. Nie da się. Ale tam jest ściana, na którą chyba można wyjść. Okej, spróbujmy przeskoczyć. Teraz. Nie udało się. Nie daj wbić tych szczekanów. To jest ostatnie miejsce. Spróbujmy tędy. Nie wiem, co będziemy kombinować, ale spróbujmy tędy przejść. Aj, nie udało się. Ale chyba coś w tym stylu trzeba zrobić. Jeszcze raz spróbujmy. Z tej strony się nie da w ogóle wejść.
Raczej się nie da nic wbić. Tam po tych skałach nie przejdziemy. No co mi przychodzi do głowy, to to rozbujać, ale... Muszę jakoś skruszyć ten lód. Jakoś to muszę bujnąć. Nie wiem, czy to sobą. Strzało? Tej pozycji ona w ogóle nie chce strzelać. Dobra, jeszcze jedno podejście zrobimy. No właśnie, chyba tak. Tak, udało się. Udało się, no i dobrze, że się udało. To się wspinamy dalej. Dobra. Czy tu coś jest? Jest tutaj. Tam trzeba skrócić lód, to jest problem jeszcze raz. A i puści ci to, rozbije tamten lód. Czy ja mam do tego koszyka tam się dostać? To musiałbym zablokować to jakoś. Chyba nie tak. Troszkę źle to rozwiązałem. Pojemnik. Na pewno da się go jakoś poruszyć. No, ale pojemnik się da poruszyć, ale co z tego? Nic nie daje za bardzo. Nie zdążę do niego wskoczyć. Jednak się udało. Co teraz? Wiem, że w średnim miejscu jesteśmy. Raczej nie przesunę go. Muszę tam jeszcze raz się wspiąć. Spróbujmy jeszcze jedno podejście.
Oj, Lara, co robisz? Dobra, spróbujmy jeszcze inaczej. Okej. Jak on się tam podnosi do góry, to wtedy chyba muszę wyskoczyć. I przeskoczyć na tamtą. Dobra, to nie będzie prosta sprawa, bo to jest dosyć szybka akcja. I wiemy, że na pewno się da na niego wskoczyć. Oj, ale nie tak. Nie popisałem się. No, jak to się wcześniej udało, teraz się nie udaje. Kolejne podejście. Było blisko. Tylko co później? Dobra, pokręćmy tym. Tak to było trzeba zrobić. Okay. Udało się. Teraz muszę się dowiedzieć, co tam jest. No to teraz tam musimy wejść. Teraz musimy to przeskoczyć. Tutaj się bić czeka nami. Musimy się podciągnąć. Jesteśmy chyba w skarbcu. Odpocznij. Ciekawe. Dlaczego mieli ze sobą tyle kosztowności? Pozbierajmy troszkę pieniążków. Są jakieś papiery. Dobra, odkryto położenie nowych dokumentów i fresków na mapie. Prawie wszystko zebrane. Łucznicze wrogów Cesarstwa Bizantyjskiego. Pradawna umiejętność. Pozwala szybko wystrzelić dwie strzały bez potrzeby wyciągania strzały z kołczanu. Aby szybko wystrzelić jedną strzałę, po drugie naciśnij krótko i puść. Lewy przycisk myszy po wystrzeleniu pierwszej strzały. Naciśnij krótko i puść. Wystrzeleniu pierwszej strzały. Aha. Okej, ukończyłem grobowiec. No, możemy się stąd zawinąć. Jedziemy na dół. Tutaj coś za to jest. Bizantyjski medalion. Pięknie emaliowany. Okej, zbadajmy.
Ten wizerunek został zniszczony. Zdaje się, że przedstawiał proroka. Musieli kryć się ze swoją wiarą. Dobra, grecki już mamy na drugim poziomie. Widzimy jeszcze, co tutaj jest. Aha, to jest droga do tego. Droga do wyjścia, ok. Tu się będzie trzeba wbić oboma czekanami. Dobra. Jeszcze kawałek na to wygląda. Tutaj coś jest, monetki. Okej, chyba wypłynęliśmy z tej groty. Tu jest jeszcze coś. Przekroczył ziemię Rusów. Nie mogę oprzeć się uczuciu, że szydzi ze mnie. Czeka, aż będę jeden dzień jazdy od niego, a następnie rusza dalej. Nie wrócę do domu na zimę, jak oczekiwałem. Zatrzymałem się w małej wiosce nad lśniącym jeziorem zwanym Svetlozar. Prorok przemówił tu i teraz mieszkańcy odmawiają mi schronienia. Spałem na brzegu jeziora, gdzie młody człowiek, dzierżący prymitywną ikonę proroka, próbował zabić mnie we śnie. Zrobiłem z niego przykład. Teraz ludzie patrzą na mnie wilkiem i plują, gdy przechodzę obok. Muszę wkrótce wyruszyć. Jego choroba rozprzestrzenia się. Okej, zgadniemy to. Mamy fragment do wyjścia, prawdopodobnie. I dotarliśmy do kompleksu radzieckiego. Okej, na tym w tym momencie skończymy. Kompleks radziecki poznamy w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim za oglądanie, za wszystkie lajki, komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.